przed nami najważniejsze święta w roku liturgicznym, Zmartwychwstanie Pańskie. W Kościele naszym domu możemy osobiście doświadczyć tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa i skorzystać ze skarbca Bożej łaski, który otwiera się dla nas w szczególny sposób w tym czasie. Niech przykładem będzie dla nas Maria Magdalena. W niedzielny poranek pobiegła do grobu Pana, by namaścić tego, którego bardzo ukochała. Jednak Chrystusa nie było w grobie. Maria Magdalena nie biegłaby do grobu, nie szukałaby ze łzami w oczach i wreszcie nie usłyszałaby najpiękniejszego Mario, gdyby nie było jej pod krzyżem. Nie doświadczyłaby radości zmartwychwstania, gdyby nie była obecna w smutku umierania. Szła za Chrystusem krok po kroku. Jeżeli wiernie pójdziemy za Chrystusem, jak Maria Magdalena, towarzysząc Mu od triumfalnego wjazdu do Jerozolimy poprzez mękę, krzyż, do poranka zmartwychwstania, to prawdziwie doświadczymy radości zmartwychwstania i skorzystamy ze skarbca Bożej łaski. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzę wszystkim mieszkańcom Wolnego Królewskiego Miasta Sanoka, a szczególnie moim parafianom, aby święta wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni was pokojem i wiarą. Niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Szczęść wam Boże.